uwagowe. I jeszcze chciałem na jeden aspekt zwrócić uwagę. Otóż w opinii ludzi, w tak zwanej szerokiej, wspinaczka, obojętnie jaka, jest sportem szalenie niebezpiecznym. Jak to jest naprawdę? Spróbujmy może właśnie opowiedzieć o bezpieczeństwie. Tutaj tej dyscypliny. Będziemy zresztą obserwować, że zawodnicy będą odpadali kolejno jeden po drugim. Zresztą możemy tutaj zaobserwować, że nic się im nie dzieje, oni odpadają. Na czym polega superfinał? W finale zawodnicy mają do rozwiązania jeden problem. Jest on punktowany tak jak droga wspinaczkowa. Każdy ma 40 sekund na start i jedną próbę. W tym czasie startują i wynik, jaki uzyskają, jest bardzo ważny. Po chwili pojawia się drugi superfinalista. Także ma 40 sekund na start i także jedną próbę. Wygrywa ten, który po tej jednej próbie dojdzie dalej.